Szanowni Państwo, cieszymy się bardzo, że tak gorąco powitali Państwo naszych gości. Proszę zająć miejsca, ci, którzy je mają. Jest nam bardzo smutno, że tak wiele osób będzie musiało w dość trudnych warunkach uczestniczyć w dzisiejszym wykładzie. Powiem więc w kilku zdaniach, bo może panu profesorowi nie będzie zręcznie o tym mówić, że Wiesław Kazimierz Bnięta jest doktorem inżynierii mechanicznej, profesorem, wykładowcą i dziekanem, mówiąc po polsku, Wydziału Inżynierii Cywilnej w Kolegium Inżynierii University of Akron w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego Journal of Aerospace Engineering, wydawanego przez American Society of Civil Engineers, współdyrektorem Gas and Turbine Research and Testing Laboratory w University of Akron, autorem licznych publikacji naukowych. W ubiegłym roku, jak podaje Wikipedia, 79 tych publikacji, nie wiem, czy pan profesor pamiętał, że aż tyle. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej, metodach obliczeniowych w fizyce ciała stałego i ich zastosowania w lotnictwie i astronautyce. Laureat wielu nagród, w tym przyznawany przez NASA, z którą to agencją współpracuje od lat, prowadząc badania finansowane przez granty NASA. Można by tych cech przypominać sporo, ale ze względu na upływający czas wydaje mi się, że nie ma co przekonywać tu zgromadzonych, że mamy do czynienia z wybitnym fachowcem, którego opinie opierają się na ugruntowanej wiedzy naukowej. Jeżeli można, to przekażę teraz głos pani Marii. Pani mecenas, proszę bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ponieważ mój mąż będzie mówił ściśle na temat naukowy, związany zresztą z profilem wydziału, który nas tutaj gości, ja pozwoliłabym sobie odnieść się do kwestii absolutnie podstawowych, w kwestii katastrofy smoleńskiej. Jestem z zawodu prawnikiem i tematyka prawnicza śledztwa smoleńskiego jest to osobny, ogromny temat, do którego jeszcze nie dotarliśmy, który jest przed nami i nas czeka. Do tego króciutko nawiążę na koniec. Witam Państwa. Jest mi bardzo miło przyjechać do Lublina w śnieżny dzień, trochę mroźny, trochę poślizgo, ale szczęśliwie, żeśmy dobrnęli tutaj do Państwa. Jest mi bardzo przykro, że nie ma miejsca dla wszystkich, abyście Państwo wygodnie usiedli i wysłuchali mnie, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten Państwa wysiłek będzie coś warty. A tak jak zostałem przedstawiony, za co bardzo dziękuję serdecznie, przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj Politechnice Lubelskiej za miłe przyjęcie. Czuję się zawsze na Politechnikach bardzo dobrze, no bo sam skończyłem Politechnikę Warszawską, także jest to miejsce, gdzie po prostu każdy absolwent, gdziekolwiek na świecie jest, czuje się u siebie w domu. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić oczywiście ten temat, który jest na ekranie. Posłużę się głównymi punktami, jakie tutaj są zaznaczone. Najpierw będę mówił o analizie uderzenia samolotu Tu-154M w brzozę. Dla różnych parametrów z kołami do dołu, z kołami do góry, o kącie uderzenia od 10 do 30 stopni zrobiliśmy takie obliczenia. Wszystkie symulacje, jakie zrobiłem, wszystkie analizy, jakie ja zrobiłem, jakie profesor Szuladziński, profesor Berczyński, schodzą się do ostatecznej konkluzji, że musiał być wybuch profesora Obremskiego, musiał być wybuch w skrzydle, musiał być wybuch w kadłubie. Kształt tych części. Ten wybuch w kadłubie, co dr Berczyński zauważył, musiał odebrać ogon tego całego samolotu jeszcze w powietrzu. Będzie niedługo publikacja wydana przez profesorów tutaj w Polsce po konferencji smoleńskiej w języku polskim i będzie publikacja po zakończeniu recenzji w języku angielskim. Na przykład profesor Niezgoda z Wojskowej Akademii Technicznej. Znam jego umiejętności, wiem, że jest świetnym fachowcem. Rozmawiałem z nim, bo mówię, słuchaj, ty jesteś po tamtej stronie. Okay? Jeżeli ty zrobisz
swoje wyniki, no to, a ja wierzę, że wyjdzie mu to samo, no bo nie może być inaczej, nie? Nie namawiałbym go, gdybym obawiał się, że będzie inaczej. Więc, no zrób to. On mówi, no bardzo chętnie bym zrobił, ale potrzebuję 1,5 miliona złotych. No, trudno się dziwić, że potrzebuje funduszy na zrobienie takiej pracy. Co ciekawe, dowiedziałem się, że ten piękny stadion w Warszawie, utrzymanie miesięczne kosztuje 3 miliony. A pan Lasek powiedział, że nie mamy pieniędzy na takie kłopoty, żeby dawać panu niezgodzie. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że dobrnęliśmy szczęśliwie do końca, że Państwo Gniędowie zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, robiąc nam ogromny zaszczyt z jednej strony i ogromną frajdę także intelektualną. I myślę, że wszyscy Państwa też tak uważacie, że warto było zaprosić Państwa. I tutaj myślę, że teraz chciałbym zobaczyć.